Ahoj, piraci z Karaibów, piraci z Nibelandii, ahoj, piraci z Bydgoszczy, to ja, kapitan tego statku, kapitan Bemol. No dobra, prawda jest taka, że nie jestem kapitanem i ten statek wcale nie jest mój. Ale szczerze powiedziawszy, to nawet się z tego faktu cieszę, ponieważ nie mam prawa jazdy nawet na wózki widłowe. Więc jak miałbym pływać tak wielkim okrętem wielkości filharmonii? Na szczęście mogę pływać po oceanie dźwięków bez prawa jazdy. Dźwięków pięknych, jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Popłynąłem. Popłynąłem. A dokąd? Do Afryki. Czas na pierwsze zadanie dla was. Będzie to pewnego rodzaju rozgrzewka. Za chwilę usłyszycie utwór rodem z Afryki, a waszym zadaniem będzie poruszać się rytmicznie, czyli po prostu tańczyć jak najintensywniej. To znaczy wykonajcie jak najwięcej ruchów w jak najkrótszym czasie. Powodzenia! Jak tam, marynarze? Poczuliście się chociaż przez chwilę jak Vasco da Gama dopływający do Indii? Co prawda marynarz, o którym mowa, Afrykę ominął szerokim łukiem i dopłynął do Indii właśnie, ale nazwisko miał jak najbardziej adekwatne do rzeczy, o której chciałem wam powiedzieć. Gama zaczyna się na literę G. Czym tak naprawdę jest gama? Otóż są to następujące po sobie uszeregowane dźwięki. Ale czy każde dźwięki następujące po sobie mogą być gamą? Otóż nie. Musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim potrzebne są dźwięki. Ale ważniejsze od dźwięków są odległości pomiędzy nimi. Te odległości to właśnie interwały. Gama musi spełnić też kilka innych warunków. Przede wszystkim muszą to być dwa takie same dźwięki otwierające i zamykające gamę. W zależności od tego, czy gama jest wznosząca, czy opadająca,
Naszą gamę rozpoczynają i kończą te same dźwięki w odległości oktawy. W zależności od tego, czy gama będzie wznosząca, czy opadająca, ostatni dźwięk będzie o oktawę niższy bądź też o oktawę wyższy niż dźwięk pierwszy. A teraz gramy gamy. Gramy. Ha, to litera, której szukam. Na literę H jest pewne pojęcie, które chciałbym wam za chwilę omówić, ale zanim to nastąpi, przeprowadzimy krótkie ćwiczenie. Powtórzcie proszę za mną. Ha. To zadanie było proste. Spróbujemy teraz powtórzyć ha kilkukrotnie, robiąc to coraz głośniej. Pamiętajcie, by podeprzeć to ha przeponą. Uwaga.
ha, 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 ha. Pośmialiśmy się troszeczkę. Czas przejść do nauki. Jak widać, bemol nie tylko uczy, ale też i bawi. Ha jak habanera. Habanera to gatunek muzyczny wywodzący się z Kuby. Nie mam tu na myśli Jakuba, tylko wyspę położoną gdzieś na Morzu Karaibskim. Habanera jest specyficzna pod tym względem, że jest dość wolna. W zapisach można przeczytać, że jest to tempo umiarkowane, jednak dla mnie osobiście jest to tempo dość wolne. Tempo bliskie memu sercu, ponieważ wynosi około 60 uderzeń na minutę. 60 uderzeń na minutę to bicie mojego serca podczas snu. No dobrze, habanera może być zaśpiewana, zatańczona bądź też zagrana. Oszczędzę wam słuchania mojego śpiewu oraz patrzenia na mój taniec. Posłuchamy zatem habanery w wykonaniu naszych muzyków. Była już litera G jak gamma, H jak habanera i przyszedł czas na I. Pozwólcie, że postawię kropkę nad I. I jak instrument, I jak idiofony. W zależności od tego, co jest źródłem dźwięku w instrumencie, dzielimy instrumenty na grupy. Jedną z tych grup są właśnie idiofony. W idiofonach źródłem dźwięku jest element drgający. Bardzo często to cały instrument. Jak można wydobyć dźwięk z takiego instrumentu? Można użyć do tego na przykład dłoni. Można użyć do tego celu również pałeczki.
Jak widać, źródłem dźwięku może być blacha, może być kawałek drewienka, może być też sztabka. W zależności od tego, czy sztabka jest duża, czy też mała, będziemy mieli do czynienia z wysokim i niskim dźwiękiem. Im większą masę ma element drgający, tym dźwięk jest niższy. Posłuchajmy zatem. Duża sztabka, niski dźwięk. Mała sztabka, wysoki dźwięk i stosunkowo cichy. A teraz czas na małą transformację. Zmieniać się będzie nasz statek z żaglowca w statek kosmiczny, ponieważ przenosimy się do galaktyki improwizacji i idiofonów. Zadanie dla Was. Postarajcie się znaleźć wśród kuchennych szpargałów elementy, które według Was będą brzmieć. Jakkolwiek. Po prostu brzmieć. Tak się składa, że mam tu ze sobą taki oto talerz, zwany też paterą, oraz sztuciec, potocznie zwany widelcem. Przy użyciu tych dwóch elementów postaram się włączyć do utworu. I to samo zadanie stawiam przed Wami. Życzę Wam powodzenia, a także powodzenia życzę Waszym sąsiadom. Gramy! Mam nadzieję, że zarówno Wy, jak i Wasi sąsiedzi z góry i z dołu mieliście miękkie lądowanie. Dotarliśmy do planety oznaczonej literą J. J jak jazz. I tu kryje się pewna niespodzianka, ponieważ jazz nie zaczyna się na literę J, tylko na literę J właśnie. Jazz to, tak jak habanera zresztą, gatunek muzyczny, który
powstał około 120 lat temu w Nowym Orleanie. Łączy w sobie kilka elementów. Folklor oraz muzykę rozrywkową. Co z tego powstaje? Otóż coś wyjątkowego, coś niebywałego. Jazz charakteryzuje się dużą dowolnością, oczywiście pod warunkiem, że umiejętnie posługujemy się językiem muzyki. Jeżeli tak jest, to w jazzie odnajdziemy się doskonale, ponieważ jest to gatunek, w którym jest mnóstwo improwizacji, o której wspomnieliśmy i z której korzystaliśmy, grając chociażby na idiofonach. Czas na ostatni utwór, wyjątkowo jazzujący. Posłuchajcie go i postarajcie się odnaleźć w nim elementy improwizacji. Tym oto sposobem dotarliśmy już do ostatniego portu, a odwiedziliśmy między innymi port G jak gamma, H jak habanera, I jak idiofony, J jak jazz. Ostatnim z portów jest port oznaczony literą K. K jak koniec, moi drodzy. Życzę Wam pomyślnych wiatrów, tych muzycznych oczywiście. Do zobaczenia następnym razem. Ahoj!